Siemano moi kochani, z tej strony Farel i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie opening nowej paczki. Paczka jest od Epic Games, a zawsze jak coś dostaję od Epic Games albo od Supercella, nagrywam dla was tego odcinek. Więc moi drodzy, zobaczmy co jest ciekawego w środku. Jak dobrze wiemy, zbliża się nowy sezon, a z plotek w internecie oraz leaków dowiadujemy się, że teraz cofniemy się w czasie. Więc coś mi się wydaje, że tutaj może być jakaś kapsuła czasu, jakieś rzeczy ze wskazówkami, jak będzie może wyglądała nowa mapa albo co będzie w nowym sezonie, bo Epic Games nieraz podsyłał nam takie wskazówki. Mega się jaram, otwieramy, w środku mamy o, na razie coś takiego i jest, wow, kartonik. Coś jeszcze w środku? Nic. Coś grzechocze. Mamy tutaj napis Fortnite, where we dropping, gdzie lecimy? Tutaj się, patrzcie, jest logo OG. A jak dobrze wiecie, ja gram w Fortnite'a od drugiego sezonu, nie od pierwszego, czyli jestem troszeczkę takim OG graczem. I w środku mamy co? Wow! I co my tutaj mamy? Ty, to jest ekran! To jest normalnie jakiś... Farel! Nie wierzę, jaki łepek! Jaki to był sezon? Kosmonauta z takim plecakiem w szaku. To chyba ten trzeci. Trzeci albo czwarty, ale chapter 1. Dobra, co ja tutaj robię? Buduję, ale skillsy. O! Zblokowałem RPGa ścianą. Wchodzę na górę, podjazd, 5 fragów miałem, nie, 6 fragów. 5 zostało do końca i uwaga, chłop mnie podjeżdża, nie! Zabiłem się od Fall Damage'a. Piękne, stary, pauza, play, ściszysz, podgłosisz, ale bajer, ale pamiątka. Dobra, zobaczmy dalej, co my tutaj mamy. Okej, gdzie lądujemy, nie gdzie lecimy. Cześć Farel, dzięki, że jesteś z nami od samego początku i za to, że należysz do grona, dla którego Fortnite to prawdziwa klasyka. Teraz masz szansę na powtórkę. Pozostaje tylko jedno pytanie. Gdzie lądujemy? Dziękujemy, zespół Epic Games. Wow, piękna pamiątka. Tutaj mamy płytę. Płyta winylowa. Co jest na niej narysowane? To jest jakaś wskazówka. I to jest... prawdziwa płyta winylowa. Tutaj, czyli można, moi drodzy, to jakoś odsłuchać, ale nie mam takiego urządzenia. Ale możecie znajdę w internecie, kto odpalił tą płytę i to odsłuchał. Z drugiej strony, to jest mapa. Tak, mapa na płycie. Mapa! No stary, zobacz. Ej, bez kitu. Widzisz to? Normalnie to jest mapa. Jest taki zarys. Jest zarys mapy. Za chwileczkę, wiesz co zrobimy? Zdjęcie tej mapy, wrzucę to w Photoshopa i ponakładamy sobie mapy z różnych chapterów i zobaczymy, czy faktycznie będą pasowały i będziemy wtedy widzieli na 100%, jaka mapa powróci. Ja tutaj widzę, że tutaj, zobacz, te budynki to prawdopodobnie stary jest Butny Brzeg, pamiętasz? Tutaj mamy tor dla wózków golfowych, to było. Tutaj mamy chyba górę, z której rakieta wystartowywała, tak mi się wydaje. Ale to pięknie wygląda, ja pierdzielę. Ale fajne liki, mega się jaram. Widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, jak uważacie, że to jest mega mocne. Lecimy dalej, nieśmiertelnik. Nieśmiertelnik prawdziwego gracza, jak Bambik taki, kumasz? A ja też grałem w drugim sezonie. Uwaga, zakładamy, nieśmiertelnik. Co jest? Patrzcie na to. Fortnite OG gracz i tutaj napisane, trochę tak słabo, ale jest Farel, przez dwa ly. Farel. Nigdy nie miałem nieśmiertelnika, ale uważam, że... teraz będę nosił, jestem prawdziwym OG graczem. Do tego mamy jeszcze tutaj, o kurczę, to jest mocne. Uwielbiam takie rzeczy, spójrzcie na to. Mamy tutaj, moi drodzy, takie kozackie przypinki. Kto to jest, Szaku? To jest chyba ten Król Lodu. Król Lodu, to. To jest kostka, Kevin. To. Nie pamiętam, Drift? Drift, dobrze! Fortnite OG. Nice. Tutaj mam jakiś Fortnite X, 10 sezon, chyba tak? 10 sezon pierwszy. Jest bananek, jest parasolka. Tutaj mamy co? 9 sezon. Te cepeliny, które latały, pamiętasz? Tak, 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 no. No i oczywiście bananek 8, ja go biorę od razu. Chodź, chodź, chodź do mnie. I go tutaj sobie przypnę. Może nie na tej koszulce, ale spójrzcie na to. Coś pięknego. Złoty pali. Piękne. Dziękuję Epic Games, jesteście najlepsi, oni robią zawsze najlepsze niespodzianki. Wow, otwórzmy sobie jeszcze te przypinki, tak, może coś w środku jest, jakaś tajemnica. Nie, nie ma tajemnicy, ale jest. Nie ma nic. Zobaczcie, to jest taka lampka gumowa, do której się przyczepia tą przypinkę. Ej, fajne. Mega fajne, oni o wszystkim pomyślą, piękna sprawa. Tutaj w środku też nic nie ma, więc git. O mały włos bym zapomniał o ogłoszeniu konkursu. Moi kochani, jak dobrze wiecie, co start nowego sezonu organizuje dla was konkursy na kody PSC, za które możecie sobie kupić na przykład fałdolce. Więc w tym sezonie jest tak samo. Sezon startuje 3 listopada, więc każdy, kto do 3 listopada pisze kod Farel do sklepu w grze Fortnite i w komentarzu pod tym filmem napiszę: biorę udział w konkursie, albo chciałbym zgarnąć darmowe fałdolce, bierze udział w konkursiku. Ale zostawcie 5000 łapek minimum. I dobra, teraz wszystko od szaka zależy. Ile osób zgarnia po 50 zł PSC? 10 osób! 500 zł. Tak, 5 stówek. Ale każdy za to musi stawić łapeczkę w górę, wtedy konkurs dojdzie do skutku. Macie czas do 3 listopada, bierzcie się do roboty. Jesteśmy już na komputerze, zrobiłem screena z naszego filmu i teraz musimy odnaleźć, jaka to jest mapa, z którego sezonu. Ale zanim to zrobimy, moi kochani, mam dla was świetną informację. Nie wiem, czy wiecie, ale tworzyłem swoją mapę w Fortnite. Pierwszą mapę, która nazywa się Nos kontrastopa kontra język. Jest to Team Deathmatch, przekomiczna mapa, gdzie możecie powalczyć z innymi drużynami. Na mapie są dostępne supermoce, które zwiększają nasze umiejętności, na przykład mocniej bijemy, zamrażamy przeciwnika, wyżej skaczemy i tak dalej. Link do mapy wam się teraz wyświetla na ekranie, więc wskoczcie, zobaczcie, czy się spisałem i ocencie w skali od 1 do 10 w komentarzu, jak wam się podoba ta mapa. Ja oczywiście już tworzę kolejne mapki, więc spodziewajcie się jeszcze czegoś przed nowym rokiem. Będę was na bieżąco informował. Co my tutaj mamy? Mamy mapę, więc narzućmy sobie teraz na początku mapę z pierwszego sezonu na tą mapę. Ok, mamy mapę z pierwszego sezonu i co my tutaj mamy? Tu mamy piszczącą puszczę, więc ja prawdopodobnie trzymałem źle płytę. Dajmy tutaj teraz w poziomie, pyk. To widzowie, tak to mniej więcej ma chyba wyglądać, czy nie? Czekajcie, dobrze mówię? Teraz nam się tak nałoży, mniej więcej kształt ten sam, co nie? Tak to chyba wygląda. No, ale jak widzimy, nie mamy czegoś takiego u góry, takiego toru na tej mapie. Chyba że ja źle na to patrzę, ale zobaczymy. Więc lecimy z kolejną mapą. Dobrze, mamy teraz sezon 3 rozdziału 1 i zobaczmy, czy tutaj nam się zgadza wszystko. Tutaj jak widzimy mamy coś takiego, taki tor, ale on się różni trochę od tego i w ogóle ta mapa chyba powinna być w takim razie inaczej? Coś takiego? Nie, źle, kompletnie teraz, a może i dobrze? Nie, źle, ja coś źle kombinuję, dobra, bez sensu, zostawmy na razie tak jak było. Wiemy, że tutaj nam się to nie zgadza, to traktujemy jako puszczę, ale zobaczymy, czy to jest faktycznie puszcza. Czyli na pewno to nie jest ta mapa, lecimy dalej. Zimportowałem mapę z sezonu 5 i moi drodzy, to chyba będzie to, bo zobaczcie, mamy tutaj takiego zawijańca i tutaj mamy takiego zawijańca, tylko że ja tą płytę miałem jakoś inaczej, czekajcie, pion? Tak, ja cały czas źle trzymałem płytę! Ja ją trzymałem totalnie do góry nogami, teraz to się wszystko zgadza, spójrzcie na to! Mamy płytę winylową i uwaga, zmniejszamy przezroczystość, co się dzieje? Pokazuje nam się mapa, zobaczcie, wszystko się zgadza, każda dróżka się zgadza. Puszcza teraz jest na swoim miejscu, coś pięknego, moi drodzy. Jestem mega ciekawy, jaki utwór jest ukryty na tej płycie, więc poszukajmy na Twitterze, może ktoś odpalił na winylu i to sprawdził. A wy, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, bo oficjalnie mapa z sezonu 5 rozdziału 1 powraca do Fortnite. Kozacko. I proszę, znalazłem na Twitterze kogoś, kto odpalił tą płytę. Posłuchajmy tego utworu. O tak, sezon 1 OG Lobby Music, dokładnie, ale czad, mega kozacka pamiątka. Dziękuję jeszcze raz Epic Games. Mega fajne. Pamiętajcie, moi kochani, żeby brać udział w konkursie wystarczy, że wpiszecie kod Farel do sklepu tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, a w komentarzu pochwalicie się swoim nikiem z gry Fortnite. 10 osób zgarnia po 50 zł PSC. Bierzcie się do roboty, za wszystkich mocno trzymam kciuki. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!